Zakończenie przyszłości, apokalipsa. Kolejny odcinek. Tym razem będziemy omawiać list do zboru w Efezie. Ale to nie jest list do Efezjan, ale właśnie list zapisany w Apokalipsie, tak, do zboru w Efezie. Pierwszy z listów. Otwórzmy może na początku. Tak jest, drugi rozdział. Zanim zaczniemy, przypomnę, że jest to drugi odcinek z serii o listach do zborów znalezionych w Apokalipsie. Więc jeżeli nie oglądałeś pierwszego, koniecznie wejdź i obejrzyj pierwszy, zanim wejdziesz na ten drugi. No więc właśnie, bo to, co mówiliśmy w poprzednim odcinku, jest kluczowe do zrozumienia tego, co będziemy teraz mówić. Nie będziemy się skupiać na tłumaczeniu jakichś tam rzeczy, które były ostatnio wytłumaczone. Dokładnie. Pierwszy list z siedmiu, czyli list do zboru, do kościoła w Efezie, to jest drugi rozdział objawienia, tak? Zgadza się. I tu jest siedem wersetów. Także siedem wersetów mamy do omówienia dzisiaj. Tak jest. Malutko, damy radę dość szybko zrobić. Aczkolwiek na pewno idzie dużo więcej z tego wyciągnąć. No na pewno. No, bo, słuchaj, od czego zaczniemy? Od początku. Nie? Od początku, no dobra. Tak jest. Do anioła zboru w Efezie napisz. To mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nim nie są. Stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, jakie wyżyny spadłeś i upamiętaj się. Spełniaj uczynki takie jak pierwej, a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których ja nienawidzę. To ma uszy, niechaj słucha, co duch mówi do zboru. Zwycięzcy dam spożywać drzewa żywota, to jest w raju Bożym. Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwa, to kim są Nikolaici? No dobrze. Skoro tak, to no tak, reszta to jest tak w miarę zrozumiana, ale tu jacyś Nikolaici wchodzą w grę. O co chodzi? Nikolaici to był odłam. Tak. czyli... Gnostycki odłam, można zaznaczyć. Tak, czyli no sekta. Sekta, tak. Sekta, czyli odłam. Tak. Sekta działająca właśnie mniej więcej w tamtym okresie, czyli jak przyjmujemy lata od 30 roku naszej ery, nie? No i pytanie, no może oni znaleźli prawdę? No, może tak, wiesz, jak patrzę dzisiaj na to, co się dzieje, to chyba oni mieli rację, bo co głosili? Co głosili? Wyjaśnijmy. Głosili mianowicie to, że kolej dusza piekła nie ma, nie? Że możesz robić co chcesz, że jesteś zupełnie nieskrępowany nie jako chrześcijanin, bo to najpierw chrześcijanie, tak? Że jesteś zupełnie nieograniczony, masz zupełną swobodę, możesz robić co chcesz, ognie, nie ognie, mięso, nie mięso i tak dalej. Myślę, że warto zauważyć właśnie to, że jest to odłam gnostycyzmu. A sam gnostycyzm, jak się wczytacie, oczywiście jest bardzo chrześcijański, ale łączy ze sobą również mitologię różnych krajów. Tak. I co ciekawe, w gnostycyzmie mamy dwa rodzaje. Monoityczną, coś takiego, i dualistyczną, czy monoistyczną i dualistyczną, jakoś w ten sposób. W każdym razie ta pierwsza uważa, że powodem zła jest Bóg jedyny, nie? Że to Bóg, Jahwe, jest tym, który jest odpowiedzialny za to, że mamy zło we wszechświecie. Dualistyczna z kolei mówi o tym, że mamy dwie przeciwstawne siły, które ze sobą konkurują. Siły zła, siły ciemności i jasności. Tylko tutaj uwaga, no, nie można się dać nabrać. Oczywiście według nich siłą jasności jest ten oświecony, czyli Lucyfer. Tak, a Bóg, zwłaszcza Starego Testamentu, jest tym, który należy... Ten, który nie chciał dać poznania, tak. A Lucyfer dał poznanie. Tego, którego trzeba unikać i tak dalej. Także tutaj pamiętajmy, ci Nikolaici byli odłamem właśnie gnostycyzmu, czyli wierzenia mieli gnostyckie, ale posunęli się jeszcze dalej. Powiedzieli, że cokolwiek robisz z ciałem, to nie ma znaczenia dla twojego zbawienia. Czyli dla tej, u nich to jest gnozy, nie? Tak, poznania. Poznania, bo u nich poprzez poznanie własnego siebie samego jest zbawienie, jest gnoza. A nie poprzez poznanie Chrystusa, nie? Drugą sprawą, na jaką kładli nacisk, na jaką głosili, jest to, że chrześcijanin jako taki, prawda, może i nawet powinien się łączyć z pogaństwem, z poganami i tak dalej.
A jakie jest zdanie Pisma Świętego na ten temat? No jakiś macie dział z poganami. O, jest tak. Jest. Koryntian? Chyba tak. Drugi Koryntian. Jakiż wasz dział wspólny z poganami? Tak. Na przykład. Drugi Koryntian, jak się nie mylę, to był. Sprawdzę. Jest. Nie chodźcie w obcym z niewiernymi, szósty rozdział, nie? 14 werset szóstego rozdziału. Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jaka społeczność między światłością a ciemnością, albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym. No właśnie, a w objawieniu jeszcze czytamy, wyjdźcie z niego ludu mój, nie? Mowa jest o Babilonie. Także Bóg na pewno nie chce. Słuchajcie, mi osobiście, przyznam, pasuje taki pogląd, ale wiem, że wielu jest ludzi krytykujących, tak, mówiących, że właśnie nie może, że nie możemy być zakłóci, nie możemy być zamknięci, powinniśmy być otwarci, wychodzić do ludzi, z nimi się bratać. Ja jestem bardziej zwolennikiem takiego właśnie, może z dystansem. No, okay. I co teraz? Ja się zgadzam, no, bo jednak Bóg mówi, nie mamy mieć wspólnego działu, nie? Mhm. No tak, ale z drugiej strony Jezus powiedział, idźcie na cały świat, nie? Głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i no to ja. Mamy się zamknąć, nigdzie nie wychodzić, bo a nuż on mnie zanieczyści i będzie źle? Odpowiedź jest na tę kwestię i w liście do zboru w Efezie. I teraz mi się otworzył list do Efezjan. No w sumie nomen omen. Tak. List do Efezjan i list do kościoła w Efezie. W każdym razie list do Efezjan, 5 rozdział 11 wiersz. Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karmić. A z listu właśnie do kościoła, pamiętasz fragment, że na swoją obronę masz, że nienawidzisz nie Nikolaitów, ale uczynków Nikolaitów. Uczynków Nikolaitów. Właśnie. Nikolaitów powinniśmy darzyć miłością. Mieć nadzieję, że jednak zmienią zdanie, poznają Boga, tak, Jezusa. Poganina, czy powiedzmy niewierzącego, nie wiem, gnostyka, ateista, obojętnie. Właśnie darzyć miłością tą braterską, jak Chrystus umiłował przez świat. Ale absolutnie nie jego uczynki. Dokładnie. Nie mówić, że a, no wiesz, okej, okay, nie ma problemu. No nie, no ja. To może powodować to, że ten człowiek wcale nigdy nie znajdzie Chrystusa, bo wiemy, że grzech nas oddziela od Boga. Dobre jest to, że mimo grzechu Bóg nas szuka, ale w pewnym momencie może być człowiek za daleko, nie? Dokładnie. O Nikolaj tak już wiesz, o co chodzi, tak? A tak, fajnie, dzięki. Każdy z listów, to też w sumie kładzie na to nacisk, ma jest zbudowany wedle tego samego schematu, nie? Najpierw jest nazwa, potem jest, która to nazwa znaczy, każda nazwa każdego kościoła z siedmiu znaczy coś, co jest naprawdę wymowne w kontekście posesji. Symbolicznie, czy nie, nazwa, jego nazwa? Tak, coś znaczy. Zgadza się. Potem jest, prawda, pochwała danego zboru, potem jest nagana, potem jest rada Chrystusa do tego zboru, prawda? I na końcu jest obietnica dla zwycięzcy, dla tego, który trwa do końca, przepraszam. Tak. Ale nie we wszystkich zborach jest pochwała i nie we wszystkich zborach jest nagana. Tak, zgadza się. Ale o tym będziemy mówić w przypadku tych zborów. Tak. Efes ma i pochwały, i naganę. No i tu bardzo dużo pochwały, bym powiedział. Mhm. Jak wspomnieliśmy w poprzednim odcinku, Efes możemy symbolicznie, proroczo rozumieć jako pierwszy okres Kościoła chrześcijańskiego, czyli lata od 31 do, tak wiadomo, po śmierci Chrystusa do setnego mniej więcej. Możemy w ten sposób tak patrzeć się na ten. Mianowicie, tak jak mówisz, od śmierci Chrystusa aż do momentu, kiedy prześladowania chrześcijan, powiedzmy, nie wiem, czy się rozpoczęły, czy przybrały na sile, prawda? Tak, przybrały na sile. I tak dalej. I to był taki, bym powiedział, bardzo pożądany okres. Pożądany. Bo kto by nie chciał widzieć tych apostołów, przebywać z nimi, spytać się o coś. Tak, nie? No jeszcze powiedzmy, Chrystus jest w niebo wzięty w roku 31, prawda? Znaczy czwartym. Tam jest pewna niejasność co do tego, kiedy się urodził, że się nie urodził w zerowym roku, tylko podobno w minus czwartym. No zgadza się. W 34 mamy odrzucenie bardziej, tak, ukamienowanie Szczepana. W każdym razie nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że tak jak powiedziałeś, pożądany, a przecież pożądany to jest Efes, nie?
Efes. Słowo Efes znaczy pożądany. No tak, dokładnie. No i jaka jest ta pochwała? Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, prawda? I masz też wytrwałość, kolejna pochwała, i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. I w końcu trzecia pochwała, można powiedzieć, to jest to, że nienawidzą właśnie tych uczynków Nikolaitów. Mhm. Kim byli ci apostołowie? To mnie zastanawia. Bo jest tutaj napisane w drugim wersecie, z drugiego rozdziału objawienia, że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. Nimi nie są, no. Wiesz, ja spotkałem się z twierdzeniem, że tymi apostołami, tym apostołem jest Paweł. No co ty? No, ja nie masz pojęcia, jak jest duży ruch na świecie, właśnie ten judeo-chrześcijański, który właśnie to głosi, że Paweł tak naprawdę jest tym fałszywym apostołem, o którym tu jest mowa. Wyobraź sobie? No ale to jest przecież mowa o liczbie mnogiej, nie? O różnych. No i Paweł i jego kumple, nie? Nawet odcinek taki tam trochę, tam coś o tym powiedziałem, nie za dużo, aczkolwiek... A apostolstwie Pawła, tak? Tak. Tak, pamiętam, pamiętam. Tak, bo... Znaczy, no... Znaczy... Jeżeli ktoś ma wątpliwości, owszem, niech się trochę zgłębi w tym temacie, ale sam pogląd, moim zdaniem, jest w ogóle złe jest założenie. Chociażby dlatego, że nie znalazłem żadnych nauk Pawła, które by się nie zgadzały ze Starym Testamentem lub z naukami innych apostołów, lub z naukami Jezusa. Dokładnie. I tutaj można na siłę coś próbować robić, ale szukać tych rzeczy i widziałem te argumenty, się nie zgadzają. Po prostu się nie zgadzają. Pogląd jest wzdurny. Kim zatem są ci apostołowie? Ty mi powiedz. A mi się wydaje, że to są właśnie gnostycy. Gnostycy. Gnostycy, Nikolaici i właśnie ci wszyscy, którzy mówili, że nie ma potrzeby. A, albo i jeszcze inni, ci, którzy kazali się obrzezać. Wysłał nas Bóg, żeby wam powiedzieć, że macie przestrzegać prawa. Tak. Jesteśmy tak? Posłani przez Boga, a jesteśmy apostołami, nie? To mi się wydaje również tak. Przykuł moją uwagę fragment, właściwie jedno słowo, że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów. Kojarzysz fragment z pierwszego Jana, z czwartego rozdziału. Wydaje mi się, że już to kiedyś mówiłem te słowa. Ciekawe kiedy. Pierwszy Jana, czwarty rozdział i pierwszy wiersz. Warto przeczytać. I co tam jest powiedziane? Jest powiedziane tak. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Tak. Nie każdy, kto mówi, że jest od Chrystusa. Czyli jest. Efezjanie doświadczyli, powiedzmy, i stwierdzili, tych fałszywych apostołów doświadczyli, stwierdzili, że są kłamcami, czyli sami też badali. No, ciekawe, na jakiej podstawie oni to stwierdzili. No. Jak mogli stwierdzić, że oni kłamią? Ktoś przyszedł, to wszystko się wydaje logiczne, ładnie, piękno, opakowane. No na podstawie znajomości Starego Testamentu. Chyba Stary Testament po prostu. I to jest jedyna podstawa, na której powinniśmy sprawdzać, czy ktoś mówi prawdę, czy kłamie. Znaczy, może nie Stary Testament jako jedyna podstawa. Pismo Święte. Pismo Święte, tak. Pismo Święte, zgadza się, tak. Nagana jest, prawda, do zboru w Efezie, jak to mówi ten, który się przechadza wśród 7 złotych świeczników, mówi im, że ma im za złe, że utracili pierwszą miłość. Porzucili pierwszą miłość. Właśnie nie utracili, tylko porzucili pierwszą miłość. No i czemu tak powiedział? Widać, tak było. No tak było, ale... Widać ten zapał, który mieli na początku, gdy działy się te wszystkie cuda, z biegiem lat wygasł. Z biegiem lat wygasł. Można sobie wyobrazić w sumie, jak to wyglądało, prawda? Że ludzie, którzy jeszcze widzieli Chrystusa, potem apostołów, którzy działają z wielką mocą, nie? Uzdrawiają ludzi przecież. Powiedzmy już jest powiedziane, że niedługo Jezus Chrystus przychodzi, nie? I tak dalej, po raz drugi, tak jak go widzieli odchodzącego, a tymczasem mijają lata, dziesiątki lat i już... Chrystusa ciągle nie ma. Chrystusa ciągle nie ma. I ta nadzieja jakaś prawda, ten entuzjazm chyba gaśnie. Też sama religia Chrystusa trochę powszednieje, człowiek zapomina o pewnych sprawach, jak one są doniosłe i to wszystko siada. No bo uważasz, współczesne życie chrześcijańskie, jak to czasem jest bardzo podobne. Zaraz po nawróceniu, jak to wszystko jest, a potem... Euforia, człowiek biega, każdemu by powiedział, nie? I to często się mnóstwo jakichś błędów i głupot robi, ale
No ale jest ta euforia, jest ta pierwsza miłość, a potem już tego nie ma. Nie ma tego entuzjazmu. Człowiek może jest bliżej Boga, bo lepiej go zna, ale nie ma tego entuzjazmu. No i w sumie jest tutaj z jednej strony rada, ale też groźba. Chrystus mówi, że żeby wspomnieli, z jakiej wyżyny spali, upamiętali się, spełniali uczynki takie jak pierwej, tak jak przedtem. Bo jeżeli nie, to Chrystus przyjdzie do nich i ruszy świeczniki z tego miejsca. Ruszy ich świecznik, nie? No. Czyli przestaną być zborem Bożym, świecznik jako symbol zboru. Świecznik też ma w sobie światło, zabierze im światło, czyli poznanie Boga. Nie? Mhm. Czyli jeżeli my idziemy w stronę takiej ospałości religijnej, to w końcu może być, że Bóg nam zabierze poznanie o sobie, zabierze nam ducha. To jest takie ryzyko, że zaczniemy kochać uczynki Nikolaitów, nie? I postępować jak oni, nie? Tak. Bo nie będziemy mieli światła Chrystusa. Jak to nie raz, prawda, się mówi, że tak, że żeby dotrzeć do współczesnego człowieka, to trzeba się z nim połączyć i tak dalej, że trzeba przyjąć jego część nauk, żeby on przyjął moje nauki i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Jednak to... No, tutaj Chrystus tego nie pochwala. Nie pochwala. Właśnie gnostycy mieli, i Nikolaici, mieli właśnie taki pogląd, że łączmy się z pogaństwem. To wszystko jest to samo, nie? A wiemy, że Bogu się nie podoba takie podejście. Wiesz już, czemu jest tu mowa o drzewie żywota, czy nie? Nie mam pojęcia. Nie. W każdym razie nagrodą, jaką Chrystus oferuje za to, że się nawrócą, jest to drzewo żywota. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. I w tajemnicy wam powiem, przed następnym odcinkiem, że ten kościół w tamtym okresie usłuchał rady, bo w następnym kościele, w następnym okresie nie mamy naganych. Ale o tym za tydzień, nie? Tak jest. Pytanie konkursowe. Brzmi. Co to za miasto? Piękne, wspaniałe miasto. Piękne miasto. Wielka aglomeracja, metropolia. Tak, a można wygrać. Właśnie, co można wygrać? Można wygrać film Droga do Emaus, półgodzinny film o tym, jak Chrystus, podróżując do Emaus po zmartwychwstaniu, rozmawia z uczniami. Tak. I później dokument jeszcze na temat tego, kim jest ten Jezus. O, w ten sposób. Albo do wyboru audiobook Mesjasz. Książka nagrana, ktoś czyta. Mesjasz. Słuchaj, a ja bym jeszcze dorzucił ewentualnie, jeśli mamy, powiedzmy, mamy jeszcze wielkie boje, prawda? Na przykład. Jeszcze jest. O tym drzewie żywota bym też zapytał. A to pytań, to drugie pytanie konkursowe. Może nie tyle, powiedzmy... No nie, w sumie byśmy chcieli odpowiedzieć na podstawie Pisma Świętego. Czemu właśnie do kościoła w Efezie jest powiedziane, że zwycięzca będzie spożywał z drzewa żywota? Jakie to ma znaczenie symboliczne? Czy ma przede wszystkim znaczenie symboliczne? Jakie ma? A może nie ma wcale? Może jest tylko tak powiedziane, prawda? Mhm. W kontekście zboru w Efezie, w kontekście ogólnie struktury całej, wszystkich listów. Kto wie, dlaczego akurat Chrystus im oferuje to jako nagrodę? Tak jest. Kto wie, niech pisze. A nagroda będzie obfita. Tak jest. To były Cienie Przyszłości. Ja nazywam się Szymon Wygnański. Michał Pilch. Cześć. Cześć.